jak pomyślisz, to jest jakaś szansa, żebym ja zdała to prawo jazdy teraz, jak będę miała ten egzamin? Czy tak szczerze pani powie? Jak pan powie, że nie, no to trudno, to... Nie, no szansa zawsze jest. Dziękuję. Czasami jest szansa większa, czasami mniejsza. Okej. Ale spokojnie, trzymajmy dystans. Kto tu ma pierwszeństwo w razie czego? O Boże. Ale to... nie stoimy na przysiąku, przysiąd dla pierwszych. Podejdźmy do przodu. Z gazu odpalamy. Ale z gazem troszkę ruszajmy, bo znowu zgaśnie. No to kto tu ma pierwszeństwo? No chyba oni. Znaczy jak nie wiem, to zakładam, że oni, bo przyznaję się, że nie zwróciłam uwagi. Jeszcze podjeżdżamy kawałeczek. Wolę założyć z góry, że po prostu jeszcze. Oni mają pierwszeństwo. Dobra, i czekamy jeszcze moment. I teraz. No tak, oni mają pierwszeństwo. Znowu z gazu odpalamy. Oni mają pierwszeństwo, ale to nie może być na zasadzie zgadywania. Wiem, nie zwróciłam uwagi, mój błąd. To już robiliśmy kiedyś, ale zrobimy sobie zawracanie w bramie tyłem. Tutaj. Dobrze. Kierunek się przydał? Chyba tyle, no bo to no nie jest parkowanie. Poczekajmy. Dobra, proszę. Tak? No ale tak trochę, że tak powiem. Jedźmy. Trochę tak ryzykownie, nie? No ale tak, no. Dobra, znaczy, jedziemy. Ja mówię, uznam, że widzi nas. Za złotym w lewo parkujemy. Za złotym w lewo, Nie zatrzymujmy się, tylko już na raz wjazd. Dobra, jasne. Tylko no, trudno mówić, jeżeli my wyjeżdżamy, zawracamy, to włączamy się do ruchu. Oczywiście. To trudno mówić na zasadzie, ktoś kto ma pierwszeństwo, nie no, on do nas widział. No dobrze, no dobrze. Tak? Tak. To tak jakbyśmy jechali drogą podporządkowaną i droga z pierwszeństwa, albo na czerwony wjeżdżamy, nie, ale on nas widział. No dobrze. No jakie to ma znaczenie? No nie, faktycznie, no ma pan rację, no nie powiem tutaj, że nie. Teraz prosto? Prosto, na razie. Ale nie tak agresywnie w te hamulce w to wszystko. Jasne. Głośniej chodzi daleko, powoli się toczy, a my tak zatrzymujemy się, jakby to taka... Kolizja miała być, no, jasna. Dokładnie, ale tak trochę delikatności, płynności w tym wszystkim. To co, wjeżdżamy na przyczepkę? Wie pan co, jakoś tak spasuje, jednak chyba nie. Nie? Nie, jednak myślę, że jednak może nie. No to by było ciekawe. I w prawo, proszę. Dobrze. Wolniej. Dobrze. Po co są progi zwalniające? Może by zwolnić na to. No to dlaczego nie możemy zwolnić? No możemy, już zwolniliśmy, już jest 15. Ma pan bardzo dużo cierpliwości do mnie. Tak z różnymi osobami jeździłam, to jakoś pan wybitnie tutaj ten, naprawdę. Ale tak? To już to ilu tych instruktorów było? Kilku. I co, jak to się objawiało? Już mieli dosyć? Nie widziałam, że mieli dosyć. Także tak. Jeden pan powiedział, że ze mną więcej nie będzie jeździł, także... I w lewo będziemy jechali. Dobrze. Czy teraz będziemy skręcać?
Ale skąd, dlaczego takie pytanie się pojawia? No bo tu jest do skrętu, no to się pytam i tu też mi tylko kolejne do skrętu, to odpowiedni pas zajęła a wtedy. Jak nic nie mówię, to znaczy, że chcę jechać prosto, i co wtedy? No to jadę prosto. W prawo pojedziemy. No i widzi pan, no i bym zapytała wcześniej, no o to... No ale to nie miałem planu skręcić, ja zmieniłem zdanie. No dobrze. No lepiej nie pytać. A, przegapiłem, bo chciałem zaparkować skośnie. Jakby było jeszcze miejsce skośnie zaparkować, to byśmy zaparkowali. O, jest, 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 jest. Jakieś pytania co do tego parkowania? No, stoi. Nie ma co tu wnikać generalnie, jest dobrze moim zdaniem. No tak jest dobrze, to nie ma co psuć. No bo miało być skośnie, no to jest skośnie. Bardzo także... dobrze. Jedziemy dalej. O Boże, to trzeba wyjechać. Zawracamy na lądzie. O Jezu. Tak, wiem, że mają pierwszeństwo na rondzie. Jakim biegiem się rusza? Pierwszym się rusza. Za wcześnie ten kierunkowskaz jeszcze. Za wcześnie, Ale my zawracamy. A to dalej, bo to jeszcze, Okej. A, to przepraszam, bo wie pan co, ja pomyślałam, że tam będziemy jechać. A gdzie mieliśmy jechać? No zawróciliśmy, to faktycznie tutaj, a nie tam. Dlatego włączyłam. W prawo czy w lewo? I w lewo, proszę. No bo widział pan co? No wymusił mi. To jeszcze taksówkarz. I w lewo jedziemy. No ładnie. No ale to co ja? Ja to tutaj dobrze jechałam wszystko, tylko mi tutaj... który zająć? Najlepszy. I w prawo pojedziemy sobie na skrzyżowanie. Za mało gazu, dlatego nam weszli. Jest lekko pod górkę. Oj, nie wiem czemu tak się zrobiło, bo jechaliśmy wolno. 20 jechaliśmy tylko. Nie wiedziałam, że tak się zrobi. Mówiła, to mi się zwolniła. W lewo pojedziemy sobie na skrzyżowaniu. Tutaj już. Na skrzyżowaniu. A gdzie pod prąd idziemy? Halo, o Jezus Maria. Jezus, to już... A gość za nami też jakoś dziwnie jedzie pod prąd. Właśnie kurde, już... Jedźmy. Lewy kierunek. Co tu się w ogóle uprawia? Chury dewelek.
No już dwukierunkowa była. Tak? No tak, teraz już tak. Teraz już wiem. Ale no, nie no, przepraszam, ja zwątpiłam, bo tak mi te pasy zmieniły, taka przerywała ta linia, co myślałam, no to chyba, no tam sobie mogę zjechać, ale faktycznie. No ale ten człowiek po prawo jazdy jakoś też tak pojechał, także no jakoś, no właśnie. To nie znaczy, że to jest przykład na to, że nie trzeba brać przykładu z innych kierowców. No wiem już. Tylko dziura jest, uwaga, ominijmy ją. Bo jakaś tam zmyłka była w tamtym miejscu, tak wyglądało jakby tam, Znowu dziura, do lewej trochę. No, bo się przestraszyłem już. Ja już też się przestraszyłam. Także nie tylko pan się przestraszył, ale... Dobra, jedźmy. Przede wszystkim nie wolno nikomu tak podjeżdżać pod zderzak, jeżeli kogoś wymijam. Nie, mogłam się po prostu od razu, już wiedziałam, że jesteśmy za blisko, mogłam się po prostu zatrzymać od razu, a nie się bawić w jakieś podjeżdżanie. No właśnie nie wiem czemu tak. Nie wiem czemu się nie zatrzymałam, bo to, nie, to było niepotrzebne, to jeszcze tak... Kierujemy się na centrum.